Okej? Okay. Znalazłeś? Tak. A ja tak w ogóle w sumie od środka albo od końca zacząłem ten temat, bo generalnie kilka odcinków postanowiłem zrobić na temat Kacperka, stricte dotyczących Kacperka, ponieważ no, część z Was już może wie, mam na myśli osoby, które subskrybują ten kanał i które jakby oglądały już przynajmniej kilka filmów. Ja kilkakrotnie wspominałem, że Kacperek jest dzieckiem autystycznym. Dzięki właśnie temu otrzymałem parę komentarzy takich sugerujących, czy bym mógł nagrać coś więcej na temat autyzmu Kacperka, jak to leczenie tutaj w Szkocji wygląda, jak jego progres wygląda. No podejrzewam, że odezwali się do mnie rodzice, którzy też mają dzieci autystyczne albo dzieci z jakimiś problemami rozwojowymi ze spektrum autyzmu, czy tam podobne do spektrum autyzmu. No wiem, że dużo jest generalnie właśnie takich osób, które szukają informacji właśnie na temat terapii dzieci autystycznych, czy po prostu pomocy w edukacji dzieciom, którzy mają jakieś problemy, jakby problemy edukacyjne, tak to nazwę. No, czasami mówi się, że to jest plaga, nie? Rodzi się dużo dzieci autystycznych, dużo dzieci w dzisiejszych czasach, jeśli nie są autystyczne lub nie mają w ogóle czegokolwiek, jakby jakichś tam schorzeń ze spektrum autyzmu, no to dużo dzieci w dzisiejszych czasach niestety, no powtarzam, niestety ma problemy w nauce, problemy jakby w komunikacji ze społeczeństwem, z rówieśnikami. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy po prostu większą, znaczy ja tam mam swoją opinię, ale są takie opinie, że jest to spowodowane większą świadomością na temat autyzmu. Bardziej się o tym teraz mówi, bardziej się to pokazuje, ale ja myślę osobiście, że to nie tylko to jest. Myślę też, że może to też wynikać nie tylko z tej większej świadomości, ale również z tego, jakie mamy środowisko teraz zanieczyszczone. No jemy troszkę gorzej niż jedliśmy my, jak byliśmy mali, czy nasi rodzice. Jemy troszkę mniej zdrowe jedzenie, żyjemy w troszkę bardziej zanieczyszczonym środowisku. Nie jestem lekarzem, nie jestem naukowcem, ale myślę, że takie czynniki też mogą mieć wpływ na to, że dzisiejsze dzieci mają jakby problemy właśnie takie. No bo generalnie jest takie powiedzenie, jesteśmy tym, co jemy, więc jeśli nie jemy zdrowo, my jako rodzice być może w genach przekazujemy naszym przyszłym dzieciom, które później mamy, przekazujemy jakby troszkę słabsze geny i może przez to też. Ale ja mówię, to jest tylko moja taka spekulacja, ja po prostu próbuję dociekać tego i to nie jest żadna fachowa opinia. 17. Chciałbyś mieć przez 2 dni birthday party? Tak. Yes, 18. 18, tak. I high school is in the 17th. Okej, okay. No problem. No właśnie, Kacperek niedługo będzie miał urodziny. I organizujemy mu imprezkę urodzinową. W domu taka mała imprezka. Dwóch najlepszych kolegów przyjdzie. Tak, czekam. Dwóch jego najlepszych kolegów przyjdzie. A tak w ogóle Kacperek sprząta. Ma taką manię, ale to akurat jest dobra mania, uważam. Jak widzi jakiś nieporządek, to generalnie lubi sprzątać. No i lubi się też tutaj wspinać. Zawsze lubiał się wspinać. Chodzi sobie po tym murku. No uważaj, Kacperku. No i Kacperek będzie miał urodzinki 18 września. Małą imprezkę urodzinową mu robi. Tak, ja mówię, że będziesz miał 18. 18th tak, of September. September to jest Saturday. Ale idę do high school in the 17th. Okej, okay, I know. No, I know. No i tak naprawdę ma 18, ale tak naprawdę coś takiego sugeruje, że chciałbym mieć imprezę urodzinową przez 2 dni, 17 i 18. No, wybredna ta młodzież dzisiejsza. Jak widzieliście, ja Kacperka odebrałem ze szkoły. Uważaj, Kacperku, bo samochody tu jeżdżą. Odebrałem ze szkoły Kacperka właśnie. Teraz już chodzi do high school tak zwanej, czyli no szkoły średniej można powiedzieć, ale to nie jest tak do końca szkoła średnia high school. Ja bym tutaj tak nazwał osobiście takie połączenie gimnazjum ze szkołą średnią. To będzie trwać aż 6 lat. No. Chodź, Kacperku. No i chciałem powiedzieć, że chodzi do tak zwanej normalnej, ale tu mówię zupełnie w cudzysłowie, normalnej szkoły średniej. No każda szkoła średnia jest normalna, czy jest to szkoła specjalna. Nie o to mi chodziło, nie chciałem tutaj jakby
jakby tego, żeby to źle zabrzmiało. Chodzi mi o to, że chodzi do szkoły głównego nurtu, a ma autyzm, więc no, więc da się. No i do tego ja dojdę w następnych filmach. Tak jak mówiłem, zacząłem tą historię o autyzmie mojego syna jakby nie od początku, ale później dojdę do tego, dlaczego tak się stało, że Kacperek chodzi do szkoły głównego nurtu, pomimo wszystko, że ma autyzm, a teoretycznie powinien jakby chodzić do szkoły specjalnej. Ale dojdę do tego pomału, o tym wam opowiem. Ale to, że tak jakby nie od początku opowiadam o historii Kacperka jako dziecka autystycznego, to tak naprawdę ma swój sens, bo tak naprawdę teraz będę wam opowiadać całą historię, ale macie już taki punkt odniesienia, jak to teraz wygląda. Będziecie słuchali tej historii Kacperka i macie właśnie punkt odniesienia, jak on teraz funkcjonuje, jak on teraz wygląda. Co wcinasz, Kacperku? Pringles. Lubisz? No niestety. Pringles. No nie jest to reklama, od razu też mówię. Niestety, ale bardzo lubi. No zresztą chyba jak każdy nastolatek. Od czasu do czasu w sumie nie zaszkodzi pozwolić sobie na jakiegoś... My to nazywamy syfa. Wziąłeś cardboards? Tak. I po co ci? Co będziesz robił? I just want to. Okej. Lubi bawić się pudełkami kartonowymi. Ale to w sumie takie męskie, no bo tam sobie coś wycina, skleja, coś z tego robi. Takie majsterkowanie. Kacperek ma w tym momencie 13 lat. No tak naprawdę za 2 tygodnie będzie skończy 13 lat. Tak jak już wspominałem wcześniej, został zdiagnozowany jako dziecko autystyczne w roku 2011. Tak, w 2011, a więc już to jest 10 lat temu. Miał wtedy 3 lata. Diagnozę, co prawda, taką oficjalną dostał tutaj w Szkocji. Natomiast już w Polsce nam mówiono, że Kacperek ma autyzm. Sytuacja była tak naprawdę taka typowa. No, mówię tutaj typowa, zwracam się do osób, które mają właśnie jakieś... No, którzy mają dzieci autystyczne lub cokolwiek wiedzą na ten temat, bo ich znajomi na przykład mają lub otoczenie, ktoś w otoczeniu. Więc wszystko wyglądało naprawdę bardzo typowo. Kacperek intelektualnie rozwijał się zupełnie normalnie, tak gdzieś mniej więcej do 18 miesiąca życia. Zostaw moją czapkę. Mniej więcej do 18 miesiąca życia. Tak mówię, bo generalnie ja, jak kiedyś czytałem na temat autyzmu, to zauważyłem, że często dzieci autystyczne właśnie w wieku mniej więcej 18 miesięcy zaczynają wykazywać takie objawy autyzmu, czyli następuje tak zwane wycofanie. Może jakby opinia na ten temat się już zmieniła, bo ja już, no dobrze, no, mam syna autystycznego, ale już jakby nie zagłębiam się w teorię, tylko bardziej skupiam się na praktyce, czyli na progresie jego. Natomiast to, o czym wam mówiłem przed chwilą, taka teoria była te kilka lat temu, że dzieci w wieku 18 miesięcy z reguły się następuje właśnie to tak zwane wycofanie, czyli pojawia się, powiedzmy, ten autyzm taki uwidoczniony. No więc u Kacperka tak mniej więcej było. Zaczęła mu się nawet mowa rozwijać. Najpierw było to gaworzenie, później pojawianie się jakichś tam pierwszych słów. No ale po skończeniu 12 miesiąca życia ta mowa się nie rozwijała. I tak przez następne 6 miesięcy zauważaliśmy już właśnie taki regres w jego rozwoju, czyli to nie patrzenie w oczy, patrzenie się tak jakby przez człowieka. Resztę dokończę w domu, bo tu jest za głośno. No już przetransferowaliśmy się do domu bardzo szybko, w ułamku sekundy, pyk i już jesteśmy. To taki żart. Słuchajcie, no generalnie autyzmu Kacperka zaczęliśmy zauważać w 12 miesiącu życia. No teraz już wiem, że zauważaliśmy, że to jest autyzm, no bo wtedy to po prostu myślałem, że tak ma być. Zresztą lekarze niektórzy zapewniali nas, że chłopcy się później rozwijają, że czasem zaczynają gaworzyć, mówić, później chwilę już nie gadają, później znowu gadają. No tego typu opinie słyszeliśmy w gabinetach lekarskich. Ja nie do końca dawałem wiary temu, ale po prostu miałem nadzieję, że w końcu nie ja jestem lekarzem, nie ja studiowałem te kilka lat na uniwersytecie medycynę, więc zaufam i poczekam jeszcze jakiś czas. No a także w wieku 18 miesięcy, kiedy Kacperek miał 18 miesięcy, wtedy już zdecydowanie zauważyliśmy, że coś jest nie tak i wtedy już postanowiliśmy, żeby nie dać się zbyć, tylko dociekać prawdy, dowiedzieć się, co się tak naprawdę dzieje. I dowiedzieliśmy się, trafiliśmy na panią neurolog, taką starszą panią neurolog, ale
Weber, bardzo miła pani, po prostu wspominam ją bardzo dobrze. Uważam, że to była kobieta, że to jest kobieta, która naprawdę znała się na tym, która naprawdę znała, zna się na tym, co robi, czyli na tej swojej dziedzinie naukowej, jaką jest neurologia. Ta pani powiedziała nam, że rozpoznała autyzm naszego syna w momencie, kiedy przekraczaliśmy drzwi gabinetu, co się później oczywiście potwierdziło. Nie wiem, w jaki sposób ona to zauważyła, ale myślę, że to była osoba w wieku gdzieś mniej więcej 60 paru, 70 lat, więc była to lekarka na pewno z jakimś 35-40-letnim doświadczeniem medycznym, więc nauczyła się już, pewnie przewinęło się przez jej gabinet setki albo tysiące dzieci autystycznych, więc nauczyła się rozpoznawać już pewnie takie charakterystyczne, być może tiki nerwowe, mimikę twarzy, zachowanie, sposób patrzenia i tak dalej, i tak dalej. No a tą diagnozę dostaliśmy w Polsce, kiedy byliśmy na wakacjach. Mieszkaliśmy już w Szkocji, ale byliśmy na wakacjach w Polsce, wtedy dostaliśmy tą diagnozę. Tą diagnozę zweryfikowaliśmy później w Szkocji i w Szkocji dostaliśmy jakby oficjalną już diagnozę na piśmie, wklepaną w komputer, nie, w te medyczne archiwa, jakie tutaj mają w UK, NHS. No, oficjalną diagnozę dostaliśmy, że Kasperek jest dzieckiem autystycznym i w tym momencie zaczęło się jakby walka z tą chorobą. Zaczęła się po prostu walka o wyzdrowienie, może nie tak wyzdrowienie, ponieważ no, generalnie autyzm jest generalnie określany jako schorzenie, jako zaburzenie rozwoju, które jest nieuleczalne do końca. Zaczęła się po prostu o walka, żeby pomóc Kacperkowi, żeby przywrócić go do jak najbardziej możliwego normalnego funkcjonowania, że tak się wyrażę, żeby był w przyszłości jak najbardziej samodzielny i zaczął jak najbardziej funkcjonować no, w sposób zbliżony do normalności, tak? Jak to dzisiaj jest, jak to wtedy było, no jest ogromna różnica. To, co 10 lat temu było i to, co było przez najbliższe, przez pierwsze lata, a to, co to jest teraz, to jest po prostu ogromna różnica. Przez pierwsze lata, czyli powiedzmy między tym 18 miesiącem życia, a 4, 5 rokiem życia, Kacperek był dzieckiem, które było bardzo zaburzone. Tak naprawdę ja myślę, że można śmiało powiedzieć, że miał autyzm głęboki. On się nie komunikował z nami w ogóle poprzez mowę, poprzez gesty, nawet nam niczego nie pokazywał. Był po prostu zamknięty w swoim świecie, żył w swoim świecie i tak naprawdę my nie wiedzieliśmy, co się dzieje w jego świecie. On prawdopodobnie nie wiedział, co się dzieje w tym świecie, do którego chcieliśmy go wciągnąć. Teraz widzieliście pewnie różne tam, widzieliście już Kacperka w różnych filmach, między innymi w tym filmie widzieliście parę ujęć Kacperka i no i widzicie, jak funkcjonuje, widzicie, że posługuje się językiem. Na dzień dzisiejszy zna język angielski w stopniu płynnym, takim jak prawdziwy Brytyjczyk. To jest potwierdzone przez nauczycieli, przez jego terapeutów. Posługuje się biegle językiem angielskim i tak naprawdę ten język sobie wybrał. Oczywiście my mu nie narzucaliśmy, to był jego wybór. I tak terapeuci mówili, że on sobie wybierze język, prawdopodobnie wybierze sobie język angielski, ponieważ jest łatwiejszy od języka polskiego. To już sugerowali terapeuci, to już sugerowali nauczyciele. No i faktycznie tak jest. Język angielski jest językiem łatwiejszym w posługiwaniu się tak naprawdę przez każdego człowieka. Język polski jest językiem skomplikowanym, jest językiem trudnym, więc nie dziwi mnie to, że Kacperek wybrał sobie angielski. Oczywiście posługuje się też językiem polskim w stopniu naprawdę dobrym, komunikatywnym. Rozumie język polski praktycznie 80-90% zwrotów w języku polskim rozumie. Natomiast jak widzicie, no, raczej się posługuje językiem angielskim, wtrącając od czasu do czasu jakieś słowa albo krótkie zdanie w języku polskim. Ja tak samo staram się do niego mówić, tak samo jak moja żona, głównie po polsku, ale w ten język polski wtrącamy właśnie angielskie słowa lub angielskie zdania w sposób taki już automatyczny, ponieważ my już wiemy, jakie słowa
w języku polskim są dla niego niezrozumiałe, więc już automatycznie zastępujemy je językiem angielskim. Czasami komunikujemy się z nim w 100% w języku angielskim, ponieważ czasem widzimy, że ma różne dni, tak? Dzieci autystyczne mają różne dni, dni lepsze, dni gorsze. No tak naprawdę jak każdy człowiek, nie? Któż z nas nie ma lepszych czy gorszych dni? No powiedzmy sobie szczerze, no tak jest. A więc tak jak już mówiłem, są takie dni, kiedy komunikujemy się z nim praktycznie w 100% w języku angielskim, ale robimy to dlatego, bo widzimy, że on tego jakby potrzebuje w tym dniu. Słuchajcie, moi drodzy, to na dzisiaj koniec. To jest kolejny projekt na tym kanale, to jest projekt, gdzie będę mówił o autyzmie, tak naprawdę o autyzmie u mojego syna, o tym, jak wyglądał progres, jak wyglądała cała ta terapia, przez co przeszliśmy przez te ostatnie 10 lat, walcząc jakby o wyzdrowienie naszego dziecka. Już Wam teraz mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy ogromny sukces, co chyba dało się już zauważyć, ponieważ wspomniałem, że Kacperek w wieku tam 3-4 lat był jeszcze bardzo zamknięty w sobie, był tak naprawdę pogrążony w głębokim autyzmie. Na dzień dzisiejszy autyzm jest u niego zauważalny głównie wtedy, kiedy my o tym komuś powiemy lub ktoś, kto ma tak zwane dobre oko, bo tak naprawdę większość osób, których nas nie zna i które nas poznają, to mówią o Kacperku, że jest jakiś taki trochę zamknięty w sobie, że ma jakieś takie trochę dziwne zachowania, ale nikt jakby nie orientuje się, że to jest dziecko autystyczne. Tak to dzisiaj wygląda, co zupełnie inaczej wyglądało właśnie jeszcze 5 lat temu. A więc ten projekt będzie opowiadał o naszym synu, o jego rozwoju intelektualnym, o całym tym progresie, o naszym wkładzie, o wkładzie pracy też terapeutów, którzy naprawdę zasługują na uznanie i na wspomnienie na tym vlogu. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze, że ten vlog, jak zauważyliście, kręci się tak naprawdę wokół mojej rodziny, wokół tego, co my robimy, czyli kręci się wokół naszych podróży, kręci się wokół życiówki, czyli tak naprawdę naszego życia w Szkocji, ale kręci się też wokół tego, czym my się interesujemy, wokół naszych pasji, wokół tego, co przeżyliśmy i chcemy jakby przekazywać te informacje dla Was. Chcemy, żebyście czerpali z tego jakąś wartość. W ogóle chcemy, żeby te informacje, te filmy, które robimy, niosły właśnie ze sobą wartość. Czyli jeżeli ja Wam będę opowiadać teraz o moim, kilka odcinków będzie, kiedy ja będę opowiadać o Kacperku, czyli moim autystycznym synu, będę to opowiadać i będę Wam pokazywać w tych filmach, będę to opowiadać w ten sposób, aby niosło dla Was to wartość, abyście się mogli też czegoś dowiedzieć. Mam nadzieję, że osoby zainteresowane tą tematyką właśnie czegoś się dowiedzą, że się zainspirują. Ten vlog ma być przede wszystkim inspirujący, ma nieść dla Was inspiracje. Czy to będą inspiracje podróżnicze, czy to będą inspiracje z tego, jak my żyjemy, bo uważam, że nasze życie w niektórych aspektach może być inspirujące. Wiem, że to nie zabrzmiało skromnie, ale uważam, że życie każdego może być inspirujące i życie każdego w jakichś aspektach jest inspirujące. Ja uważam, że w kilku aspektach nasze życie jest właśnie inspirujące, dlatego chcemy to Wam przekazać. Dlatego będą różne projekty. Teraz będzie projekt Autyzm, który będzie zawierał w sobie kilka odcinków. Będzie też różnych... Będą też różne w przyszłości inne projekty podróżnicze i to nie tylko podróże po Szkocji czy Wielkiej Brytanii, ale mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości będą to podróże po różnych krajach świata i będą też programy, projekty inspirujące z różnych innych dziedzin, ale to jest przyszłość, nie będę teraz spoilerować, w każdym razie będzie ciekawie. Mamy dużo opowiedzenia, mamy dużo pomysłów, mamy dużo projektów, mamy już wiele materiałów i wiedzy zebranej. Musimy to teraz jakby wszystko zmontować i wszystko w odpowiedniej jakby hierarchii Wam to tutaj prezentować na tym kanale. Także zapraszam serdecznie do oglądania, zapraszam teraz szczególnie rodziny, które mają dzieci autystyczne lub po prostu zetknęły się z kimś, kto ma dziecko autystyczne lub jakoś w tym środowisku funkcjonują. Ja powtarzam, nie jestem terapeutą. Jeżeli tu się pojawią jacyś terapeuci, jacyś profesjonaliści, którzy pracują z dziećmi autystycznymi lub z dziećmi, które potrzebują wspomagania przy rozwoju intelektualnym,
to bardzo Was proszę o komentarz. Ja tutaj nie występuję w roli eksperta, ja tu występuję w roli rodzica, który przez ostatnie 10 lat był czynnie zaangażowany w rozwój intelektualny własnego dziecka i powtarzam, byliśmy z żoną bardzo, ale to bardzo czynnie w to zaangażowani i będziemy nadal bardzo, ale to bardzo czynnie zaangażowani, ponieważ będziemy musieli na pewno jeszcze pomagać naszemu synowi przez wiele następnych lat, bo chociaż nie ma już głębokiego autyzmu, to nadal potrzebuje naszego wsparcia, nadal potrzebuje naszej pomocy i mam nadzieję, że kiedyś będę mógł powiedzieć o moim synu, że jest całkowicie niezależny, że całkowicie jest że jest w 100% przystosowany do życia i że w 100% potrafi zarządzać własnym życiem, własnym czasem. Także dążymy do tego, żebyśmy mogli nagrać za parę lat film wspólnie z Kacperkiem i wspólnie już w trójkę wypowiedzieć się na ten temat. Mam nadzieję, że Kacperek będzie pamiętał ze swojego autystycznego życia wtedy jakieś najciekawsze fakty i sam też nam tutaj opowie, co odczuwał, co wtedy czuł, jak się wtedy czuł, jakie to dla niego było. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego filmu. Zapraszam do komentarza, zapraszam do kontaktu ze mną i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się.